Szybciej, Andrzej Turlaj taboret, bo stary wrócił z mlekiem po 20 latach! Dodzyń dla kaukaskiego, gdzie można skiny zamienić, kurwa? A WP z Darta, jak twoje spodnie w kroku? Tara mnie wkurwiliście, bakłażany, ale macie fuksa. Bo piraty słap od twojego starego to najlepsza strona w internecie. A ta złota śrubka, co to za syf? Idę to zaraz sprzedać na Piratę Swap. Znajdziesz tam dużo konkursów, sprzedaż skiny na kryptowaluty, a z kodem Żaba YouTube macie 35% bonusu do ładowania oraz możliwość wykorzystania maksymalnie do 30 dolarów bonusu podczas 3 transakcji. Halo, halo, mordki kochane, łapeczka, komentarzyk, subik na kanale, oglądajcie filmik do końca, dobijajcie watch time, ataka zajebista, wupka, oczywiście kodzik Żaba YouTube na CSGO skin się również musi być używany, może do was trafić, elegancka wupka Ateris. Lecimy sobie z tematem odcineczka, oczywiście CSGO skins, mordki moje kochane, no i co, raz dziennie warto sobie daily case'em zakręcić. Ogólnie to po tym odcinku zostaną rozlosowane kolejne zaległe skiny, będę powolutku już liczył, bo dowidzę do nagrywek. I także wyślę tutaj skiny jeszcze te, co miałem wysłać ogólnie, więc jak komuś tam nie wysłałem, to się nie denerwujcie, bo ostatnio robiłem losowanko do przodu i jeszcze trajbany w ogóle ze skinów nie zeszły. Dzisiaj sobie lecimy od ceny pay-per-view na FIMA 22 do kosy. Klasycznie, tradycyjnie wpisałem sobie w Google w ogóle 55 zł. Podrożało fest, wam powiem, ale ja sobie zakupię, bo będziemy sobie tam ekipą u ziomeczka oglądać. Najpierw grillek na działce, później już do niego wbijamy, to na pewno gdzieś tam w tle Fame MMA sobie odpalimy. 55 zł, czyli to kwota na dzisiaj i z niej będziemy próbowali coś wykombinować, podziałać. Przypominam oczywiście o konkursie na kostkę na CSGO Skins. Aktualnie są tikety większe, bonusowe, ta kostka do wygrania. Każdy 5 zł to 5 tiketów, więcej info na Discordzie. I w ogóle przypominam o braniu udziału w konkursiku. Dzisiaj będzie nowy konkursik. Ostatnio wygrał Michek 2137. Gratulacje, byczko, odezwij się w komentarzu. Konkurs trwał 11 dni. Każde doładowanie z kodem Żaba YouTube, tutaj minimum za 8,40 bierze udział w takim konkursie. I dzisiaj na konkursie dajemy AWP-kę Elite Beat. Lecimy sobie z tematem 8.40, dostępny od teraz, czyli w momencie, gdy ten filmik oglądacie. Każda osoba, która z kodem wpłaci, ma szansę na taką potencjalną AWP-kę. No i tutaj kolejny skinek, damy się już jakiś droższy, za jakieś 200. Tak zrobimy, bo ostatnio coraz lepiej lecicie. Będę miał też fajny pomysł, ale to wkrótce wam powiem o tym, pomyślę co i jak. 56.70, ej, dołączmy sobie, bo to jest praktycznie tutaj nasza cena dzisiaj. Ja dołączyliśmy sobie do bitki fenomen socjologiczny, to kiedyś Dariusz Szpakowski mówił o chyba Adamie Małyszu, on to mówił tak jak Adam Małysz, nie Dariusz Szpakowski, Włodzimierz Szaranowicz, przepraszam was bardzo, to w FIFA mi się pomyliło, bo zawsze był Dariusz Szpakowski, Włodzimierz Szaranowicz, w FIFA byli. Fenomen socjologiczny, skoki narciarskie, zajebisty sport, widzowie. No i co, no i fenomen tutaj na ten moment wygrywa i Samula bomba, dobre skinki trafia, to jest oczywiście tryb underdog i my na prowadzenie wychodzimy i to z jaką tutaj przewagą. Jest fajnie, taki Imperial Kebab to chyba Fornal TV testował, nie wiem czy znacie, to Fornala możecie znać, taki grubszy chłop, 219 kg waży, ale formę robi, tam ja go znam akurat, na mecze z nim jeździłem, niezły zadymiar z niego, no i bił się z Tybori też na tej gali banda od tej tam ekipy, nie, Boxdela i tak dalej. Nie mam zbyt dzisiaj pytanka w sumie, no bo mamy nawet takie pytanko jedno, już niektórzy mogą rozkminić jakie. Hashtag zaraz wam oczywiście podam, pytanko będziecie mogli powiedzieć jak chcecie, jeśli nie to nie. No i bitewka wygrana, czyli wygraliśmy od naszej kwoty startowej, troszeczkę tam dołożyliśmy złotóweczkę, nikt nie widział, nikt się nie dowie, nikt nie zauważył, poodpowiadałem wam trochę komentarzy swoją drogą, 147, zaokrąglimy sobie elegancko tutaj tą kwotę. Poodpowiadałem właśnie na komentarze, widziałem, że sporo osób, o Żaba YouTube, czyli tutaj my jesteśmy w grze, pisało fajne, ciekawe rzeczy, no i wpadajcie na Telegrama, na grupkę tutaj kryptowalutową, już 20 osób jest, powoli się rozwijamy, fajne rozmowy na temat krypto, zarabianie od zera i tak dalej, moja grupka własna, autorska, nie żadna współpraca, żeby nie było. Dobra, lecimy sobie dalej, patrzę, czy jest coś nowego, eventowego, weź sobie serpenty na jedną, otwórzmy, zobaczmy, co nam z serpenta poleci. Serpent Case, ajajajajaj, chociaż Kumicho w dobrym stanie, też chyba przyzwoicie, 74, ale oddaliśmy go, zostaliśmy go w BS, a no właśnie, musiał być Factory New, żeby gdzieś tam było przyjemniej. Dobra, tutaj mamy 147, do wykorzystania w ogóle 137 tysięcy bitcoinów mamy, zobaczmy jak to w ogóle na ten moment wygląda, cenowo, w blisko kosy jesteśmy, więc zajebiście, Lady Skull, jakaś kobitka, nie będę się już odzywał tutaj na temat kobiet na CSGO skinsie Avatar, bo tutaj potem Martyna nie chce mi obiadów dobrych robić, także musicie zrozumieć, że mniejsze zadymienie jest, ale nie trzeba żadnym pantoflem, jak coś to wrócimy do takich komentarzy, jak wam się podobają, lecimy z bitewką nowiutką. No i co? No i dzisiaj to tak naprawdę w sumie bez pomysłu jakiegoś konkretnego, jeśli chodzi, ostatnio robiliśmy jakieś tam konkretne jedne skrzynki. Może skupimy się na ulepszonych skrzynkach, tych takich, które gdzieś tam się bardzo często przewijają.
No i spróbujmy sobie zrobić tak, tak nie, będzie za dużo, tak też za dużo, ale tak będzie idealnie, 147 w ogóle, patrzcie jaka perfekcja tutaj wyszła, co do joty, co do grosza, wszystko ulepszone, niczym u Kowala, na plus 9 w Metinie FMS, kiedyś był, kurde, ulepszało, oj, ulepszało się, ulepszało się. O, wiem jakie mam pytanie, dobra, będzie inne pytanie. Pytanie będzie czy tak, hashtag Metin, czy graliście w Metina 2? Legendarna gierka, możecie napisać coś też od siebie, jak nie graliście, to napiszcie, że nie graliście lub dajcie samego hashtaga. Mamy o oponentach Smurfa Marudę, który zajął sobie miejsce tutaj od okna. Ewidentnie ma chorobę lokomocyjną, tak jak ja też zawsze od okna siedzę w batach, jak widzicie. No i gramy, lecimy z tematem. Ajajaj, nie, dobrze, dobrze, bo to underdog, zajebiście, kurde, pobiłka leka, w ogóle takie dobre dropy były. Skrzynka tam za trzy dyszki. Dobrze, Emilii trafił. Jesteśmy na prowadzeniu. Dzisiaj jest forma. Dzisiaj jest bitka ewidentnie na sterydach. Co tutaj się stało? Zajebiście, Adrianik, piękny skin. My już mamy konkretną przewagę. Powiem wam, że odcinek ewidentnie skrojony pod hejterów. Bardzo taki skin jak dość średni, bym powiedział. Już jest kosa. Tu już jest kosa. Czy będzie kosa dzisiaj? Jest kosa, ależ demolka w ogóle 100 zł ponad przewagi. Pięknie dobrany tryb, piękna batla. Mamy widzowie 610 zł. Zrobione z 55, najpierw 147, to z 56 z hakiem, ale musimy to wybaczyć. I następnie, no jakby jakieś doliczyć podatki, warto by się zgadzało z tym Fame MMA. 610 zł, zrobione z ceny pay-per-view na Fame MMA, więc żadnego clickbaitsona nie ma. Jest naprawdę grubo, jest pięknie, jest potężnie. Czyli kostka już zrobiona. 610 zł, widzowie. 610 zł powoduje, że mielibyśmy już naprawdę ładne nożyki. Chociażby Freehanda, Good Knife'a, Black Dog, Shadow, Laminate, jakieś takie o fajne, zajebiste noże, ale my się nie poddajemy, lecimy dalej. Próbujemy sobie w ogóle, patrzę, 634, a to do oglądania, bo tak ktoś, jakiś oponent dodał sobie tam już wszystko. No dobra, zróbmy battle jakiegoś takiego nietypowego. Weźmy skrzynki, których zazwyczaj nie bierzemy, w ogóle są te 1% Tiger. Tu ostatnio chyba Ivero trafił kosę na nim, także widziałem grubo, grubo. Dobra, myślę, że możemy sobie zrobić taką kombinację. Nie możemy takiej zrobić, takiej też nie możemy. Wiem jak to zrobimy, wiem jak to zrobimy. Zrobimy Jungla, Beasta, Anarchy i Serpenta. Nie, 20 zł za dużo. W takim razie tutaj trzeba ująć tak. Dobra, musimy zrobić tak. Musimy zrobić tak i musimy zrobić tak. Dalej 10 zł. Kurde, no nie, no dobra, to damy tego Elegant Case'a w takim razie. To będzie wtedy ideolo. Dajmy sobie Eleganta, Bista i dwie te skrzyneczki. 609 zł. Na graczy trzech w trybie standardowym. Dwa underdogi pod rząd siadły. 4,5 klocka osób na stronie. Wyobraź sobie 4,5 tysiąca osób. To już to cały stadion, kurde, taki wielu klubów. Na przykład w Polonii Bytom, u mojego braciaka tam jest chyba 2000 coś kibiców stadion. Na przykład u mnie tutaj w Lublinie, Motor Lublin, Arena Lublin, piękny stadion. To tam z 14 koła osób wejdzie, więc grubo, nie grubo. Mam 48 tysięcy subskrypcji, to mógłbym zapełnić taki stadion. Prawie cały narodowy, nie? Wszystkie moje suby, gdyby były aktywne. No niestety aktywne nie są. Ciężko będzie potencjalnego gracza, bo to jakiś by Jupiter musiał dołączyć. Największa szansa była Rosso. Z Jupiterami w ogóle dawno nie mieliśmy żadnej bitki, chyba z Santiago się biliśmy. Ajajaj, dobór trybu ewidentnie nie po naszej stronie. No zobaczmy, Beast Case, co nam tu przyniesie. Jest fajnie, na pewno odgonimy troszkę, dogonimy, ale za mało. 63 zł dalej. No i tutaj chyba my to bierzemy. Nie, Neon Revolution, a jeszcze Statraczek. No i dobra, ostatnia skrzynka. Serpent Case, o Boże, jakie gówno poleciało. A nie, nie takie gówno, ale i tak słabo. Przegraliśmy. Mamy na pocieszenie więcej tych tiketików. Mamy nagrodę za 6-13. Z tiketami to z 15 zł razem wyszło nagrody pocieszenia, więc jest ok, ale przegrana. No to już by było za grubo. I tak dzisiaj naprawdę fajnie to wyglądało. Challenge wykonany, udało się. Dlatego sobie po prostu podłączajmy do jakichś bitek oponentów. Mamy Kubusia ze znakiem, z dolarkiem przez S. No i co? No i widzowie, zobaczymy w ogóle tutaj, kto będzie też na ten konkursik dołączał. Dołączajcie. Było pytanie, już było, bo. Zajechałem się w akcji. Jest na pewno szansa powalczyć. Dead Case. Co z Dead Case'a wypada? Oj, 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 dobry skinek. Nam wypadł lepszy niż Moonshadowowi 339. Znowu najwięcej etykietów wygraliśmy, co ciekawe. Nie wiem dlaczego. To jest totalnie losowe. Totalnie losowe. No jak już taki mamy odcinek bitewkowy, gdzie sobie dołączamy do tych bitewek, to już kontynuujmy. 260 zł. Rosso, Żaba, YouTube, Grocek. Chyba chciał dodawać już kolejnego bota. Nie spodziewał się. Jest to batla na 50. Zaczynamy dość przyjemnie, ale i tak Rosso ma lepszego Hyperbeasta tutaj. Może nic nie trafi. Nic nie trafia. Myki i konferda. Na prowadzenie wychodzimy. Ależ tu może być w ogóle wygrana.
Jest ok, czy da nam trzeciego skina pod rząd? Niestety nie dało, ale dalej wygrywamy. Mamy tą przewagę, tu już musimy coś trafić. Jak nie trafimy, będzie źle i niestety jest źle. I zobaczcie, jak to się wszystko zmieniło z prowadzenia w trybie standardowym na prowadzenie co najwyżej w trybie underdog. 764 tysiące, znaczy złotych. Dobra, ostatnia bitwa, dołączymy sobie do niej. W ogóle planuję troszeczkę krótsze minimalnie odcinki robić, gdzieś tam je skrócić. Dobra, dołączamy, 450 zł. A niech będzie Mietek Win Skin, czyli tutaj ewidentnie darmowa skrzynka Daily Case CS2 jest otwierana. Chcę zrobić odcinki 10-12 minut, maksymalnie nie dłuższe, ponieważ tak kiedyś się najlepiej ogląda, ostatnio też po 15 minut się pojawiały, to już jest za długo. Ja to wiem, że wam się nie chce tego oglądać, ale w tle możecie odpalić watch time. U żaby nabijać, cóż za emocje będą w tym battlu, to ja nie wiem, bazyliszek, ładny bazyliszek, taki kurde jaskiniowiec bazyliszek, ciemny, potężny chłopok, potężne zwierzę, potężne bydle, tak jak ta Kortichera, ale... Elitarna budowa wjechała, AWP elitarna budowa u starego, znaczy do budowa AU chciałoby się powiedzieć. 100 zł przewagi nad Mietek ma nad nami, wyglądał tutaj 1%, 2% Slaughtera. Będzie ciężko go dogonić, co my tu mamy? AK-40, kurde, on w każdej trafia, a my jesteśmy w tyle mocno. No Mietek może być zadowolony, może mu się fajnie weekend zacząć i Samula Bomba jeszcze się nie poddaje. Cóż tu będzie za walka między chłopakami? My niestety już się wyłamaliśmy, musielibyśmy naprawdę jakąś niesamowitą naklejeczkę trafić, chyba tą Holoskatowi z jemu taką drogą, to wtedy jakaś tam szansa była, jakieś face hity, 4 dyszki za naklejkę. No i dajcie nam Slaughtera, wyjaśniamy chłopów, niestety przegraliśmy. Underdogu byśmy wygrali, ale to była dołączajka i 909 zł. Dużo się działo dzisiaj batelek, dużo droższych i też oczywiście challenge wykonany bardzo szybko. Trzymajcie się mordy, do następnego. Siemano!